Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie, która okazała się polityczną porażką i wizerunkową katastrofą. Przypomnijmy o tę wizytę. Polski prezydent starał się 3 lata. Gdy już do niej doszło, okazało się, że jest do niej nieprzygotowany ani intelektualnie, ani mentalnie. A jego otoczenie wizytę przygotowało tak, że przy okazji doszło do dyplomatycznej kompromitacji, bo jeszcze nigdy nikt nie widział, by prezydent poważnego kraju podpisywał, stojąc, jakiekolwiek porozumienie z prezydentem innego kraju, który siedzi. To jedno zdjęcie mówi niemal wszystko o prezydenturze Andrzeja Dudy, o tej wizycie i o stanie polsko-amerykańskich relacji. No dobrze, ale może to tylko forma, a przecież najważniejsza jest treść. No to o treści teraz. Sprawa ewentualnej stałej amerykańskiej bazy w Polsce. It's something we'll discuss. The president offered us much more than $2 billion to do this, and so we're looking at it. Sprawa gazociągu Nord Stream i sankcji na niemieckie firmy za kontynuowanie jego budowy. We're not looking to do that. We just think it's very unfortunate for the people of Germany. Sprawa wiz. We're looking at that very strongly. Amerykański prezydent skorzystał z okazji, by goszcząc polskiego prezydenta, a więc także polityka z Unii Europejskiej, zrugać Unię Europejską. We are the piggy bank to the world. We've been ripped off by China. We've been ripped off by, excuse me, Mr. President, the European Union, of which you're a part of. Reakcja polskiego prezydenta? Czyli zero reakcji. Ale jego otoczenie z tej wizyty jest bardzo zadowolone. To jest pewien taki zaszczyt, dopuszczenie do biurka, przy którym się pracuje przywódcy innego państwa. Pan prezydent otrzymał od prezydenta Trumpa pióro, którym podpisywano tę deklarację, więc to pióro pewnie będzie niedługo już na jakąś z aukcji charytatywnych przeznaczone. To jest taki prezydencko-trumpowy marker tak naprawdę. Pan prezydent tyle razy słyszał ostatnio, że będzie siedział, że postanowił postać tym razem. Ten człowiek, który wypowiadał się przed sekundą, to jest mózg operacji pod tytułem prezydentura Andrzeja Dudy. To wiele wyjaśnia. Niestety w tym stylu swoją wizytę komentował też sam prezydent. Szyderstwa i napad lewackich mediów oraz niektórych polityków i komentatorów o znanych poglądach pokazują sukces wizyty w Waszyngtonie. Gdyby tak nie było, to by ją przemilczeli jako nieważną. Dziękuję za te wyrazy uznania. No wstrętne lewackie media. Jak można się było nie zachwycić tak fantastyczną wizytą i naszym wspaniałym prezydentem? Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump w Polsce. I mój pierwszy gość, profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Jak się panu podobała wizyta prezydenta? No rewelacyjna, muszę powiedzieć, nawet lepsza niż przepowiadałem ją wcześniej. Lepsza w sensie, lepsza w sensie katastrofy. Muszę powiedzieć, że takiego prezentu nie oczekiwałem od prezydenta Dudy. Także myślałem jednak, bo ona była pożyteczna z tego punktu widzenia, że ona jednak prezydentowi Dudzie udało się zdemistyfikować tą wizytą i jego zachowaniem tam w Waszyngtonie. Jednak to takie godnościowe nabzdyczenie tej partii, która bez przerwy mówi tym językiem dumnego narodu i cały czas woła o godność. I nagle prezydent dumnego pisowskiego narodu zachowuje się w sposób taki bardzo służalczy wobec imperatora za oceanem. Myśli pan profesor, że służalczy, a nie po prostu jakieś tak... No to infantylny bardziej może niż służalczy. Tutaj to jedno drugiego nie wyklucza. Myślę, że on ma jedno i drugie w genach, znaczy w genach, w świadomości, bo z całą pewnością prezydent Andrzej Duda nie dorósł do godności, do urzędu, który piastuje. To widać na każdym kroku. Z tym, że w Polsce, powiedzmy sobie, pewne jego zachowania, no to jakoś tam media tutaj potrafią te pisowski obrobić, prawda, czy do tego jesteśmy przyczajeni, czy jesteśmy przyczajani. Natomiast tam, no to jednak to był szok. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to był A szok. Jak pan mówi to znaczy co? To, co tam widzieliśmy, no, mnie rzuciły się w oczy zwłaszcza dwie rzeczy, to znaczy jednak ten pomysł z tym Fortem Trumpem, no to jakaś katastrofa, bo jak wiemy,
tego typu forty i nazwisko dodane, no to był zwyczaj kolonialny, prawda? Jak Francuzi podbijali Afrykę, jak biali ludzie podbijali Amerykę Północną, Indianie, eksterminowali Indian, no to oczywiście zakładali poszczególne forty, które brały nazwy od nazwisk dowódców garnizonów, czy dowódców wojsk, które posuwały się do przodu. Ja już gdzieś mówiłem, przykładowo Fort Lamy, to była stolica kolonialnego Czadu, francuskiej kolonii. Lamy to był szef garnizonu francuskiego. I tak dalej, w Stanach Zjednoczonych, to pan redaktor o wiele lepiej wie ode mnie, że takich nazw jest bardzo dużo. A więc to, że jemu coś takiego przyszło do głowy, ale to nie przypadek jednak. Dlatego... Coś pokazuje horyzont intelektualny tych ludzi? Nie tylko, coś więcej. To gdyby to jeszcze horyzont, to jeszcze pół biedy. To my wiemy, jaki jest horyzont intelektualny, to zbyt mocne słowo, panie redaktorze, w odniesieniu do Andrzeja Dudy. No jednak horyzont jakiś myślowy, prawda? Natomiast myślę, że to doskonale odzwierciedla myślenie tej formacji, rządzącej formacji, a prezydent Duda jest bardzo dla niej reprezentatywny, jeżeli chodzi o stosunki Polski z zagranicą, jeżeli chodzi o rolę, jaką oni wyznaczają Stanom Zjednoczonym w polityce wewnętrznej Polski, bo wbrew pozorom to tak naprawdę chodzi o... Jaka to jest rola? Stany Zjednoczone mają być takim ubezpieczycielem tej władzy w Polsce, która się w Polsce nie do końca dobrze czuje. Zwłaszcza, że Polska w dalszym ciągu znajduje się w Unii Europejskiej, w związku z tym PiS czuje się zagrożony, jeżeli chodzi o pewność władzy, jej trwałość i szuka jakiejś takiej polisy ubezpieczeniowej na zewnątrz, takiej w stylu latynoamerykańskim czy afrykańskim, prawda? My chętnie będziemy waszą Republiką Bananową, ale dbajcie... Batista już jest, tylko Kennedy'ego nie dbajcie, widać, dbajcie o nasze... No, tych sytuacji, prawda, jest bez liku, jeżeli chodzi o parę dekad tej tradycji amerykańskiej, prawda, kiedy Amerykanie nazywali tych tam caudillos, prawda, sukinsyn, ale nasz sukinsyn. Ale prawda? To jest potencjalnie szalenie krótkowzroczne, bo my za półtora miesiąca, za dwa, niecałe, nie, za półtora, są wybory do kongresu i Trump może być już na bardzo ruchomych piaskach. Zgadza się, ale to przecież ta krótkowzroczność polityki zagranicznej PiS jest widoczna na każdym kroku. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy, że naszym pierwszym sojusznikiem w Unii Europejskiej miało być kto? Wielka Brytania, prawda? Już jej nie ma. To, że... Jeszcze jest. Proszę, no jeszcze ale za półtora miesiąca to może być niezły bajzel. Jeszcze jest, ale jako lame duck, prawda? Już się nie liczy tak naprawdę jako partner w jakichkolwiek wewnętrznych... No mówi się, że może drugi referendum jeszcze będzie. No może, to oczywiście byłoby pożyteczne z punktu widzenia Unii Europejskiej, ale z całą pewnością już nie dla PiS-u, ponieważ to byłaby już zupełnie inna Wielka Brytania. Muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o rolę, jaką chciałaby odgrywać po ewentualnym powrocie syna marnotrawnego. A proszę jeszcze powiedzieć to, o czym ludzie mówią i co się rzeczywiście też rzucało w oczy, czyli scena pod tytułem Stół podpisywanie. Jak można takich rzeczy nie dopilnować? No to brak profesjonalizmu, znaczy nieprzygotowanie, bo oni nie mają kompetencji merytorycznych, jednocześnie odstrzelili, mówiąc brzydko, wszystkich tych, którzy tam mieli jakiekolwiek pojęcie o protokole, o przebiegu wydarzeń, o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. Ci ludzie nie zachowują się w sposób taki właśnie... I myślenie jest knajackie i zachowania są takie z pogranicza, prawda? Nie przywiązują uwagi do, właśnie do czego o tym mówimy. Do pewnej godności, dostojeństwa urzędu, prawda? No przecież rozmawiałem z kolegą z uniwersytetu, prawnikiem, historykiem, który mówi, Roman, słuchaj, przecież nawet pamiętamy bardzo dobrze zdjęcie z 1945 roku, 7-8 maja, prawda? Niemieccy generałowie... Keitel jednak siedział. Jednak siedział, prawda? Zanim, że tak powiem, część z nich trafiła tam, gdzie powinna była trafić, czyli na szubienicę, to jednak pozwolono im usiąść. To, że prezydent zgodził się tak kątem przy muzyce, jak gdyby podpisywał listę obecności... No właśnie, bo jedna rzecz to jest nieprzygotowanie, ale druga rzecz, ja myślę, że akurat Trump zareagował bardzo dobrze, gdyby w tamtej sytuacji Duda powiedział: Hello, Mr. President, I'm not going to sign it standing. Tak. Znaczy, no tak, nie podpiszę tego na stojąco, bo to jest niepoważne. Panie redaktorze, mówię, czy można byłoby sobie wyobrazić prezydenta Bronisława Komorowskiego w takiej roli? Nawet powiedziałbym, najbardziej plugawi propagandyści obozu władzy, ci wszyscy tam z tych matni od rzeczy, prawda, tych pisemek tamtego obozu, nie wymyśliliby takiej sceny w odniesieniu do prezydenta Komorowskiego, który wiedział, że reprezentuje majestat Rzeczpospolitej.
Andrzej Duda zupełnie tego w sobie nie ma. Zresztą oduczył go, jeżeli miał jakieś może resztki, takie powiedziałbym rudymenty, to oduczył go tego skutecznie Kaczyński, prawda? Czy pan, jako człowiek, który doradzał prezydentowi, czy i oglądał pan prezydenturę z bliska, widziałby pan jakikolwiek sposób na rewitalizację, reanimację tej prezydentury, czy lepiej zamknąć oczy i dojechać do końca? No dojechać do końca, wydaje się, że to już tak musi być. Zdaje się, że prezes już tak podjął decyzję o tym, że wystawia kogoś innego. Tak pan sądzi? Znaczy, sądzę, że tak, dlatego że Duda mu uwiera jednak. Duda mu uwiera, dlatego że on niespodziewanie wygrał wbrew kalkulacjom prezesa i Kaczyńskiego to boli, bo on pamięta swojego brata. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o Lechu Kaczyńskim jako prezydencie, ja akurat nie byłem bardzo krytyczny, to jednak troszkę inny format. Czyli nie przeszkadza mu ta, że tak powiem, nieuległość ewentualna opisywana przez niektórych Andrzeja Dudy? Nie, jaka tam nieuległość? To wszystko jest niepoważne, to czasem może to być... Ale po co, jak mówił Lech Wałęsa, po co zmieniać konie w biegu? Nie, ale może mieć kogoś, powiedziałbym, jednak poważniejszego, kto nie będzie uwierał go w tym punkcie, prawda? To jest tylko jedna osoba, która tutaj wchodzi w grę. I jednak tak, wiemy, prawda? Czyli kogo pan? Chodzi? Morawiecki. Ten nasz mistrz kłamstewek i tak dalej. No to też dosyć przykre, ale jednak wydaje się, że w tym miejscu on będzie mocniejszym punktem tej całości, którą Kaczyński buduje też jako troszkę ubezpieczenie na przyszłość, dlatego że to zachowanie Kaczyńskiego, to łącznie z tą stawką na Amerykę, bierze się przecież ze strachu przed Polakami jednak. Kaczyński, jeżeli próbuje sobie zbudować ubezpieczenie, tę polisę na amerykańskim kierunku, cały ten obóz, to przecież coś bierze z tego, że oni nie ufają Polakom, oni doskonale wiedzą, że oni w większości tak naprawdę nigdy mieć nie będą, że oni mogą przy pomocy... No dobra, co ten Trump? Gwarancją czego? Ale nie, mówimy o ich myśleniu. Przecież no tak, ale gwarancją czego? Że ich jak przegrają wybory, to Trump ich nie obroni. Nie, no ale przecież... Ja próbuję odtworzyć jedynie ich sposób myślenia, prawda? No właśnie, to ja też. Ich sposób myślenia, tak jak w Ameryce Łacińskiej, tak jak w Afryce, jest taki, że ten Trump, prawda, jednak przyjdzie z jakąś pomocą, że to nie zostawi ich samych, prawda? Przy użyciu Ameryki oni mają nadzieję także wzmacniać swoją legitymizację wewnętrzną, bo proszę spojrzeć, będą, powiedziałbym tak, nakręcać ten niepokój przed Rosją, która w tej chwili, jak wiadomo, nie jest zagrożeniem. Nie, teraz to przed Niemcami jednak. No jednak myślę, że ta Rosja im bardzo pożyteczna, to tak jak dla Gomułki, prawda? Niemcy były potrzebne po to, żeby legitymizować uległość, satelityzm wobec Związku Sowieckiego. Tak dla PiSu niewątpliwie Rosja jest potrzebna, żeby właśnie oddawać się jako taka półkolonia pod opiekę Stanom Zjednoczonym w nadziei, że to opieka obejmie również ich władzę, bo to jest tego typu myślenie. Bo czyli z tego, co pan profesor wynika, z tego, co pan profesor mówi, wynika, że my jesteśmy republiką bananową w paru sensach pod względem funkcjonowania... Spełnione marzenie Waszczykowskiego, tak. Spełnione funkcjonowanie mechanizmu wewnętrznego to w państwie. Już tak, to już tak. B, w relacjach międzynarodowych i to, jak jesteśmy A, postrzegani, B, jakie mamy realne wpływy w różnych strukturach. No tak, no ale to tak mniej więcej wyglądało również, czy czasem wygląda w relacjach między Ameryką a jej klientami w Ameryce Łacińskiej w poprzednich, tak powiem, wydaniach, prawda, w czasach zimnej wojny, Afryka, Francja czy Wielka Brytania, no więc jedno i drugie, system wewnętrzny, prawda, autokratyzm, autorytaryzm, absolutnie, przecież w tym kierunku przecież idziemy. Polska była demokratyczna do momentu wyborów, ale to się skończyło, prawda. A czy z tego, co pan mówi, wynika, że mamy poniekąd powtórkę z lat 30., tylko że tamten fatalizm był trochę skutkiem obiektywnych faktów historycznych? On był niezależny od nas, natomiast myśmy w małym stopniu mogli wpłynąć na bieg wydarzeń. Natomiast Polska w tej chwili aktywnie uczestniczy w demontażu porządku, który dał nam 25 lat takiego rozkwitu, takiego bezpieczeństwa, takiego wzrostu, takiej pomyślności, jakiej nigdy nie było w historii państwa polskiego od Mieszka I. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że w sensie państwowym, strategicznym i niech będzie taki jak najbardziej patriotycznym, mamy do czynienia z zapisywaniem na bieżąco przez tych ludzi wielkiego rozdziału w historii głupoty w Polsce.
O, tak, tak. Niestety tak. Ale nie tylko wielkiego rozdziału głupoty, ale także pewnego dramatu, który się rysuje, jeżeli, tak powiem, te procesy nie zostaną powstrzymane, bo jest wiele podobieństw. Historia się, jak wiadomo, nigdy nie powtarza. Powtarzają ją tylko ci, którzy jej nie znają i niewątpliwie oni to robią w ogromnym stopniu. To jest, ja się czasem śmieję, to jest taka biało-czerwona drużyna Wołodii Putina. Oni rekonstruują sytuację, w których Polska znajdowała się w wielkich tarapatach, w wielkiej opresji, kończące się utratą niepodległości czy suwerenności. Bo to oni mają takie myślenie rekonstrukcyjne w wielu miejscach. Pozostaje pytanie, gdzie będą zaleszczyki tym razem? Gdzieś może na granicy polsko-słowackiej, no bo nie, tutaj tam się chyba nie przebijemy. Ale ja u mnie w Beskidzie Niskim, że tak powiem. Daj Boże, że w Polsce nie, się to, nie stanie, to, tylko zastanawiam się, gdzie tak, oni będą uciekać. To tak ci ludzie. No tak. Właśnie potem potrzebna ta Ameryka, prawda? Oni się obawiają tego, że... Oni nie wiedzą, przepraszam, że Ameryka ich ma centralnie, przepraszam, gdzieś. Nie, oni o tym nie wiedzą, dlatego że ich rozumek jest malutki. Oni mają nadzieję, że tak będzie, dlatego że Trump, oczywiście oni doskonale wiedzą, demokracja, prawa człowieka, praworządność to w ogóle nie są tematy dla Trumpa, prawda? Dlatego Duda w ogóle mógł być przecież w Waszyngtonie, w Białym Domu, dlatego że normalny prezydent, jakikolwiek inny, z całą pewnością nie przyjąłby swojego sojusznika, w dalszym ciągu sojusznika, prawda? Sojuszu Atlantyckiego, który reprezentuje jest, tak powiem, tak frontalny odwrót od demokracji, ale przede wszystkim również tak nieprawdopodobną nacjonalistyczną ideologię, która towarzyszy, nacjonalistyczną, populistyczną ideologię, która towarzyszy temu odwrotowi. Bo to przypomnijmy, nie jest, co Obama mówił o Orbanie, prawda? No więc tak, właśnie, traktował... Orbanie, ale wiemy przecież, że publicznie mieliśmy tę sytuację wtedy, kiedy Obama był w Polsce przy okazji szczytu NATO, prawda? Nie miał żadnych problemów, ale także poprzedni sekretarz stanu, żeby napominać jeszcze, znaczy już wtedy Polskę PiS-u, jeżeli chodzi o te pierwsze kroki w kierunku od demokracji. Ameryka, normalna Ameryka, normalnego prezydenta z całą pewnością by tego nie tolerowała. Artykuł drugi, panowie, traktatu waszyngtońskiego, jak nie to wysiadka, prawda? Czyli poniekąd można by powiedzieć, że tych x miliardów, Trump nie powiedział ile, za tę bazę, to jest także łapówka za milczenie. O tak, to jest rodzaj takiego powiedziałbym, ubezpieczenia, tak jak w Rosji to jest krysza, prawda, w Japonii to się inaczej, inaczej nazywa, we Włoszech czy w Ameryce, drobni przedsiębiorcy kupują sobie osłonę. A potem się mówi, father, I need the advice, prawda? Coś takiego. Całujemy w pierścień i mamy ochronę. No to mieliśmy, tak bym powiedział, troszkę... Czy Trump jako Vito Corleone? Tak, jako podi tutti capi, prawda, i tutaj prezydent Duda z tym jego, że tak powiem, takim bardzo poddańczym podejściem do i z tym myśleniem, tak jak powiedziałem, takim neokolonialnym. Nieprawdopodobnie, ja muszę powiedzieć, byłem zszokowany. Ale tak jak powiedziałem, to oddał wielką przysługę, tak czy zachowując, ponieważ zdemistyfikował, że tak powiem, fałsz tej niby dumy czy godności, którą reprezentuje ta formacja. Nic z tych rzeczy. Teraz Polacy już nie mogą w to wierzyć. W końcu to był prezydent, nie jakiś pośredni poseł, prawda? Czyli wstaliśmy z kolan i stoimy przy biurku, podsumowując. Tak, zgięci w pół. Zgięci w pół przed ekonomem, który sprawdza, czy się nie spóźnił prezydent Duda, czy nie potrącić mu w rękę. Z ratą. No więc właśnie, tak. Podpisuje obecność, a ten sprawdza. Proszę spojrzeć na minę Trumpa. Trochę żartujemy, ale przez łzy. To jest smutne. To wcale nie jest tam w końcu, że kto mógł oczekiwać, że coś takiego się stanie, prawda? Profesor Roman Kuźniar, serdecznie dziękuję. Dziękuję. W zeszłym tygodniu doszło do niespodziewanego spotkania premiera Morawieckiego z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Trwało nieco ponad 30 minut. Odbyło się z inicjatywy pana premiera. Polski rząd jest otwarty na dialog z Komisją Europejską. I tylko troszkę żal, chciałoby się powiedzieć, że pan premier czy pani profesor Gersdorf, goszcząca pana premiera, nam wszystkim nie zakomunikowali, co takiego sprawiło i jak ta rozmowa przebiegała. Cóż, jeśli doszło do rozmowy w sprawie odkręcenia części skutków pisowskiego zamachu na sądy, to znaczy, że PiS chce łagodzić sytuację, być może i pokazać swą łagodniejszą twarz. A to absolutnie zawsze oznacza, że trwa kampania wyborcza i że zaraz po wyborach
Maski opadną, żarty się skończą i nastąpi dokręcanie śruby. Ono zresztą w praktyce wciąż następuje. Andrzej Duda na podstawie bezprawnej ustawy wrzuca do Sądu Najwyższego kolejnych sędziów uzurpatorów, sędziów niepokornych wobec władzy, stawia się przed rzecznikiem dyscypliny, trwa zastraszanie sędziów i przejmowanie przez władzę kolejnych przyczółków sądownictwa, a Krajowa Rada Sądownictwa została zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Myślę, że u podstaw decyzji sieci leży jednak dość diametralnie inne rozumienie pewnych zasad i pewnych kwestii. W szczególności chodzi tutaj o taki przyjęty standard, którego naruszenie było jednym z zasadniczych powodów naszego wykluczenia. Ten standard mówi o całkowitej niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, aczkolwiek z pewnymi jakimiś niewielkimi wyjątkami tego standardu. Ten standard wydaje się zbyt radykalny. Rząd jest zdeterminowany, żeby zakończyć reformę sądownictwa. Mamy obowiązek zabierać głos. Zresztą są dotyczące podobnych sytuacji orzeczenia Trybunału w Strasburgu, który na przykład w sprawie rosyjskich sędziów wskazał, że należy im dać prawo swobody wypowiedzi. Obowiązkiem sędziego jest nie milczeć, tylko mówić wtedy, kiedy łamane są standardy europejskie. I mój kolejny gość, profesor Marek Maj. Dzień dobry. Dzień dobry. No, mamy informację o tym, że Komisja Europejska w trybie pilnym skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę Sądu Najwyższego. Wynika coś z tego, czy to już jest po ptakach? No, wynika. Trybunał Sprawiedliwości wyznaczy termin rozprawy. Może do momentu rozprawy wydać jakiś środek zabezpieczający i na przykład w tym czasie zakazać określonych zmian, a wyrok może nakazywać Polsce dokonanie określonej nowelizacji ustawy i do momentu dokonania tej nowelizacji może być nałożona na Polskę kara liczona codziennie. Zacznijmy od zabezpieczenia. Jaka to może być forma zabezpieczenia? Żeby nie wykonywać określonych przepisów ustawy do momentu wydania przez TSUE wyroku. Na przykład? Na przykład, żeby prezydent nie powoływał sędziów, na sędziów. On osób zdąży wskazanych wszystkich powołać, zanim to orzeczenie zostanie wydane. Hipotetycznie. Praktycznie. Czyli już będzie prezydent dostał troszeczkę czasu w tamtym tygodniu. Rzeczywiście może wszystkie te osoby, które Krajowa Rada Sądownictwa jemu wskazała, może powołać. Co więcej, jeżeli będzie zgromadzenie ogólne nowego Sądu Najwyższego, na którym będzie przynajmniej 80 sędziów, to zgromadzenie ogólne może wybrać kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czyli w praktyce jest wielce prawdopodobne, że ewentualne orzeczenie TSUE, które według pana swoją drogą zapadnie pi razy oko, biorąc pod uwagę ich modus operandi, kiedy? Kilka do kilkunastu tygodni. Tryb pilny. Kilkanaście tygodni to jest też 19 tygodni. Kilka to 3, a kilkanaście to potencjalnie 19, czyli prawie 5 miesięcy. Wszystko zależy od TSUE. To już będzie dawno pozamiatane. Może być pozamiatane. Co więcej, być może dojdzie do wskazania nowego kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Bo rozumiem, że odwiedziny ze strony premiera nie podważają podważania pozycji pani Gersdorf. No, to rzeczywiście, nie znaczy. Mamy jakąś groteskową sytuację. Premier osobiście jedzie do, jakby nie było, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rozmowa, ale ta rozmowa daje tylko jeden, jedyny efekt. Premier uzyskał kilka dni czasu i ten czas wykorzystał prezydent na powołanie 10 sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Bo w praktyce prawnie nie ma to najmniejszego znaczenia, nie prawda? Tym razem sędzia Gersdorf rzeczywiście mógłby powiedzieć, ale ja nie jestem ustawodawcą. Nie? Ale oczywiście. Ja realizuję to, co jest w Konstytucji, w ustawach. Nie jestem żadną stroną do negocjowania czegokolwiek. W tym wszystkim? To w zasadzie po co? Bo to, czy widzi pan, jak pan się dowiedział, że premier Morawiecki spotkał się z profesor Gersdorf, to pierwsza myśl była jaka? Strach? Podejrzliwość, że tu może coś... Pierwsza myśl taka, że być może będzie zawarty kompromis i być może premier liczy na to, że powstrzyma Komisję Europejską. Ale jaki kompromis? Między kim a kim? Między ustawą o Sądzie Najwyższym i ustawą
o Krajowej Radzie Sądownictwa, a wartościami, które są nie tylko w polskiej konstytucji, ale także w prawie traktatowym. Ale profesor Gersdorf nie jest stroną. Nie jest stroną. To po co odwiedził panią Gersdorf? No właśnie. Chodziło o wrażenie na Brukseli? Chyba tak. Chodziło o to, żeby Komisja Europejska nie kierowała do TSUE sprawy, wniosku o rozpatrzenie tej sprawy. Wspomniał pan profesor o tych karach finansowych. To jaki to byłby scenariusz, w którym takie kary wchodziłyby w grę? Jeżeli zapadnie wyrok TSUE w tej sprawie, to możemy się spodziewać, że TSUE zadziała podobnie jak z Doliną Rozpudy. Czyli jak TSUE nakaże coś i tym czymś mogłoby być, ale już nie pewnie... Dokonanie odpowiednich zmian w szeregu ustaw. Mhm. To pamiętam, że w sprawie Rozpudy było 100 tysięcy euro dziennie. Nie zdziwi mnie, jeżeli TSUE wyznaczy karę kilkukrotnie wyższą, na przykład 200, 300, 400 tysięcy euro dziennie. To będzie oznaczało paręnaście, być może milionów euro miesięcznie, parędziesiąt, paręset milionów euro rocznie. Pamiętajmy, że to będzie dla nich, to będzie płacone z budżetu państwa, z naszych podatków, a jeżeli tych środków nie będzie w budżecie, no to można wyemitować więcej obligacji. Jak pan odbiera sytuację, kiedy ci sędziowie punktowo, kolejni sędziowie są punktowo wzywani przed rzecznika dyscypliny? No, widzimy tutaj sytuację, w której Izba Dyscyplinarna, nowo powołana, składająca się już z 10 nowych sędziów, chce rozpocząć swoją działalność i chce zająć się tymi sprawami, tymi sędziami, którzy zdaniem rzecznika dyscyplinarnego naruszyli bądź zasady etyki sędziowskiej, bądź naruszyli przepisy ustawy. Pan sędzia Mitera konsekwentnie powtarza, tak nie naruszyli żadnych zasad etycznych, prawnych, to mogą być spokojni, a poza tym sędzia przecież odwagę ma w sobie. Tak, ale pamiętajmy, że nasze... Czego pan Mitera niekoniecznie jest dowodem, ale to tak na marginesie. Pamiętajmy o tym, że według Konstytucji jest jeden jedyny organ, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Tym organem jest Krajowa Rada Sądownictwa, przejęta teraz w wyniku niekonstytucyjnej nowelizacji ustawy o KRS-ie. Sędzia Mitera, o którym mówimy, pamiętajmy, że nie dość, że jest prezesem Sądu Rejonowego w Warszawie z nominacji Zbigniewa Ziobry, to jeszcze z nominacji określonej partii politycznej no, jest w składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Oczywiście mówię partię, ale pamiętajmy o tym, że Sejm wybierał sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa na wniosek marszałka Sejmu i pamiętajmy, że w tym głosowaniu wzięły udział tylko PiS i bodajże Kukiz 15. Czy obywatel Kowalski, obywatelka Malinowska, obywatel Chmaj albo obywatel Lis, jak dzisiaj idzie do sądu, to ja rozumiem, że jest roztropnie ze strony tejże obywatelki i tych obywateli zastanowić się, w jakim kontekście będzie podejmowana decyzja w ich sprawie, jakie poglądy ma ich sędzia, ma sędzia, który to rozpatruje i jaki to może mieć wpływ na wyrok, tak? Kiedyś to nie miało znaczenia, ale teraz takie pytanie będą się pojawiać, skoro... Ja właściwie na przykład ostatnio wygrałem pewną sprawę w pierwszej instancji, I pierwsza moja myśl, ale spokojnie, to już jak będzie druga, ta następna, to już sądy będą pozamiatane, więc ja nie będę miał szans. No, nie, to już z tym zamiataniem sądów nie? To tak źle nie jest. Pamiętajmy, że mamy blisko 10 tysięcy sędziów. Teraz w ciągu najbliższego roku, półtora, będzie obsadzony 500, 800, to nie chodzi, panie profesorze, o obsadzenie. To chodzi o to, ilu sędziom trzeba zrobić krzywdę, ilu trzeba przetrzepać przed tym rzecznikiem dyscypliny, żeby 9 tysięcy pozostałych zastanowiło się dwa razy, czy tak, czy może trochę inaczej. Tak, mieliśmy sytuację 2 lata temu, kiedy prezydent odmówił powołania 10 sędziów, pomimo tego, że wskazała mu ich Krajowa Rada Sądownictwa, prezydent wydał postanowienie, którego nie uzasadnił. I pamiętam, ci sędziowie zastanawiali się, czym oni zgrzeszyli wcześniej, jakimi swoimi wyrokami, że spotkał ich ten... Już wiedzą? Ja myślę, że nie. To było działanie chyba na postrach. Pokazał prezydent, że może, naruszając konstytucję, nie powołać sędziów i pokazuje wszystkim, mogę nie powołać, będę weryfikował orzecznictwo,
tego konkretnego sędziego i jeżeli tam będą wątpliwe z mojego punktu widzenia wyroki, to ten sędzia nie będzie miał awansu. Pan jest profesorem prawa konstytucyjnego, prawda? Tak. No, czyli studiował pan przez bardzo długie lata prawo konstytucyjne. Zgoda. Czy przychodzi panu do głowy konkretny kraj, konkretna sytuacja, moment historyczny, kiedy wymiar sprawiedliwości wyglądał tak jak dziś, gdzieś wyglądał tak jak dziś wygląda w Polsce. Z zupełnie nieprawdopodobną, ogromną rolą kogoś, kto jednocześnie jest prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, de facto nadzorcą Krajowej Rady Sądownictwa i de facto nadzorcą szefów sądów. Nie musimy daleko szukać. Podobna sytuacja, może nie aż, może w innej perspektywie historycznej, przecież była u schyłku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oczywiście to była zupełnie inna perspektywa, no ale pamiętajmy, że wtedy też sędziowie podlegali nadzorowi. To się nazywało jednolitość władzy państwowej, tak? Tak, czyli jest, sąd nie było podziału władz. Sejm był naczelnym organem władzy państwowej. Była zasada też ludowładztwa. I to była demokracja materialna, jak pamiętam. No, tak. Nieformalna, taka byle jaka, tylko taka nasza, socjalistyczna, materialna. Tak. I wtedy rzeczywiście trudno było być sędzią. Mieli ówcześni sędziowie sporo sytuacji, w których był nacisk ze strony komitetów partyjnych, określonej siły politycznej i ta niezależność sądów, niezawisłość sędziowska nie była przestrzegana. Nie chcemy, żeby taka sytuacja się powtórzyła. I już jeszcze się nie powtórzyła? Jeszcze nie. Jeszcze mamy bardzo mocną władzę sądowniczą, ale widzimy, że nacisk na Sąd Najwyższy, nacisk na sądy powszechne, nacisk na Naczelny Sąd Administracyjny, wszystko to tworzy... No tu akurat w przypadku NSA chyba za bardzo nie trzeba naciskać, bo oni sami się położyli. No niekoniecznie mamy jeszcze niezależne orzeczenia, ale pamiętajmy, że sędziowie byli zawsze przyzwyczajeni do tego, że są niezależną władzą, że są szanowani, że wyroki są respektowane. Bycie sędzią oznaczało nie dość, że autorytet, to jeszcze szacunek otoczenia. Teraz odarto sędziów z autorytetu, podważa się do nich szacunek, nazywa kastą. I karierę można zrobić wyłącznie pod warunkiem, że ma się gniętki kręgosłup. No, mamy tego liczne przykłady. No i sędziowie żyją w określonym środowisku, nie tylko politycznym, ale także społecznym. Ich moc, którą mieli kiedyś, została teraz znacząco osłabiona przez te właśnie działania niektórych organów władzy. Na koniec zadam panu pytanie intymne. Tak. Czy pan cierpi na ojkofobię? Trudne słowo i chyba... No i to ojkofobia, tak? Chyba tak. Ojko czy ajko, nie wiem, ojko, ale chyba ale nie fobia cierpię. Tam jest, fobia, tak. Chyba nie cierpię, ale co do końca prezes Kaczyński miał na myśli, to chyba on sam najlepiej wie. A co sędzia Kowalski i sędzia Malinowska dziś, rozpoczynając pracę, zakładając togi w jakimś pewnie pokoju sędziowskim, jak komentują wypowiedź prezesa na temat ich właściwie części, a może i całej grupy zawodowej, to co sobie mówią i co sobie myślą i jaki to ma wpływ na ich robotę, gdy wchodzą i gdy pada sąd, idzie, oni wchodzą i muszą zrobić jakby nigdy nic swoje. No właśnie, w jakim nastawieniu rozpoczynają ten tydzień, kiedy po raz kolejny w sposób kompletnie niezasłużony, nieuzasadniony mamy do czynienia z atakiem na władzę sądowniczą. Ponurym, panie redaktorze, bardzo ponurym. Marek May, profesor Marek May, dziękuję pięknie. Dziękuję. A tymczasem trwa kampania wyborcza. Jej twarzą po stronie PiSu jest naczelny kłamca kraju. Rutynowo co roku jest podsumowanie rachunków Skarbu Państwa. Tam nasze uszczelnienie w wielkości 40 miliardów złotych ujęliśmy. Fakt. Analitycy gospodarczy szacują, że lukę podatkową udało się zmniejszyć o 8 do 17 miliardów złotych. Jako prezes banku dawno temu przestrzegałem przed tym, żeby banki nie udzielały takich pożyczek w frankach szwajcarskich. Fakt. Za prezesury Mateusza Morawieckiego bank posiadał w swoim portfelu kredyty we frankach szwajcarskich. Na koniec 2007 roku było to 500 milionów złotych, natomiast w latach 2008-2009 już 2 miliardy 300 milionów. W 2017 roku 2/3 nowych miejsc w przemyśle w całej Unii Europejskiej utworzonych zostało w Polsce. Fakt.
Między pierwszym kwartałem 2017 a pierwszym kwartałem 2018 roku w przemyśle wytwórczym w Polsce przybyło 111 tysięcy miejsc pracy. W tym samym czasie w całej Unii zatrudnienie w przemyśle znalazło 591 tysięcy osób. Podwyżki płac w Polsce przewyższają inflację trzykrotnie. Fakt. W 2017 roku realny, czyli po uwzględnieniu inflacji, wzrost płac w Polsce wyniósł 3,4%. To również najwyższa kiedykolwiek w porównaniu do waszych 8 lat waloryzacja emerytur. Fakt. PiS w 2017 roku dał podwyżkę o 0,44%. Rządy PO-PSL przez 6 lat przyznawały wyższe. I mój kolejny gość, dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej i kolega pana premiera Morawieckiego, przynajmniej formalnie. Razem zasiadaliśmy, kolega. Nie zakolegowaliście się? Nie. Razem zasiadaliśmy w Radzie Gospodarczej, z tym, że ja ale byłem przez już na ty. Cały, tak, przez cały ten okres, a pan premier Morawiecki, wtedy prezes Morawiecki, przez półtora roku. I jak pan dzisiaj ogląda peregrynację pana Morawieckiego po kraju i to, co on mówi, to jak pan reaguje? Tak no to jak porównujemy te dwa okresy, to jest dr Jekyll i Mr. Hyde. Nie wiem, którego afiliować gdzie, natomiast kompletnie inny człowiek z innymi poglądami. Wtedy popierał wszystkie jakby dokonania III Rzeczypospolitej, działania liberalizujące gospodarkę, wszystkie ustalenia i rekomendacje Rady Gospodarczej dla premiera. Teraz krytykuje to totalnie, zaprzecza wszystkiemu temu, co dawniej popierał, odcina się od III RP, krytykuje Donalda Tuska. Mało tego, przypisuje jakieś cechy kompletnie z sufitu wzięte o nic nierobieniu, o braku budowy autostrad, dróg i tak dalej. Jakby odcina tą przeszłość, a jednocześnie swoje poglądy, jakby one w ogóle nie istniały. No dobra, czyli siedzi pan przed telewizorem, słucha pan Morawieckiego i co? Ja no, przełączam na inny program, tego się po prostu nie da słuchać. Znaczy, ja rozumiem, że wielokrotnie powtarzane kłamstwa zaczynają kiełkować w głosach ludzi, którzy nie mają wiedzy, świadomości, no ale jeżeli będziemy to wielokrotnie powtarzać, to człowiek, który ma tą wiedzę i świadomość, to albo zwariuje, albo rzeczywiście zacznie kwestionować swoją osobę, więc lepiej się temu nie przysłuchiwać. Wiedzieć, co premier mówi, wiedzieć, że kłamie, ale nie wsłuchiwać się w te kłamstwa. Czy pan od kilkudziesięciu lat obserwuje polityków i tych ściśle gospodarczych i tych, którzy kierują ludźmi, którzy kierują gospodarką. Czy widzi pan jakiś przypadek porównywalny z, że tak powiem, ze stosunkiem pana premiera Morawieckiego do faktów? Czy? Nie, takiego człowieka nie. To znaczy, oczywiście, że zdarza się, że człowiek zmienia swój pogląd, zmienia optykę. Jego następne doświadczenie powodują, że relatywizuje albo odcina się od swojego dawnego zdania, ma inne. Niekiedy się nie przyznaje do tego, bo przyznawanie się do tego, że się zmieniło zdanie, nie jest takie popularne. Natomiast premier Morawiecki zmienił jakby zdanie, spatrzenie się na polską gospodarkę, politykę, na stan polskiego państwa we wszystkich płaszczyznach. Takiego człowieka, jak żyje, nie spotkałem. Dobra, a gdyby premier Morawiecki założył sobie taką radę gospodarczą, którą miał Donald Tusk i powołał przez przypadek pana. No przez przypadek mnie nie powołał. Ale gdyby przez przypadek pana powołał. Jest pierwsze posiedzenie. Panowie, dobra, powiedzmy sobie w krótkich żołnierskich słowach, jak oceniacie stan gospodarki. Każdy ma dwie minuty. Proszę. No więc obecnie stan gospodarki jest dobry ze względu na to, że mamy bardzo dobrą koniunkturę w ogóle w gospodarce światowej. A w szczególności, i wystarczyło nie kraść. Nie. Nikt nie kradł. Nikt nie kradł, to oczywiście, że jeżeli się zada pytanie, kiedy pan przestał bić swoją żonę, to ona od razu sugeruje odpowiedź. No ale w związku z tym jest pytanie też, kiedy zareagowaliście w sprawie kradzieży okołowatowskich, tak powiem? Po pierwsze, jeżeli były kradzieże, jeżeli były mafie, to ja rozumiem, że ktoś co 3 lata nadzoruje prokuraturę, szczególnie, że mamy połączenie funkcji prokuratora z ministrem sprawiedliwości, to powinniśmy widzieć falę wniosków do sądu, oskarżenia, procesy, wyroki. Widział pan coś takiego? Nie, ale oszczędności w budżecie są. Czy zyski czy dla budżetu? Widział pan, to więc nie mówmy o kradzieżach, o mafiach, mówimy o większych wpływach do budżetu. Czyli już przestajemy mówić o tym, że ktoś kradł i że są mafie. Bo jeżeli ktoś kradł i są mafie, to trzeba za przeproszeniem wyrzucić na zbity pysk prokuratorów z prokuratorem generalnym na czele, bo nie radzą sobie. Ale tak między nami, wie pan, że były mafie.
ale to proszę przekuć to na akt oskarżenia, skierować do sądu, czekać, przeprowadzić procedurę przez sąd i czekać na wyroki. A zyski z VAT-u? Widzimy ewidentnie, że mamy o wiele większe wpływy VAT-owskie niż było w poprzednim okresie, tylko że mamy wiele czynników, które te wpływy VAT-owskie, na te wpływy VAT-owskie wpływają. Ożywiona koniunktura to zdecydowanie wyższe wpływy VAT-owskie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że z około 30 miliardach wyższych wpływów niż na początku, przed rozpoczęciem tego boomu gospodarczego, to około 1/3 z tych 30 miliardów, czyli około 10 miliardów wynika z uszczelnienia systemu VAT-owskiego. Czyli nie 40. Czyli nie 40. Druga rzecz, co trzeba pamiętać, że to uszczelnienie rozpoczął rząd Platformy Obywatelskiej, a tak naprawdę to przedsięwzięcia uszczelniające są wzięte jakby z manualu czy z podręcznika napisanego dla krajów członkowskich przez Komisję Europejską na podstawie doświadczeń wszystkich krajów i przeglądów, jakie oni mają problemy ze ściąganiem VAT-u, co należy robić, żeby w danym kraju uszczelniać system podatkowy. W jednym kraju to są bardziej papierosy, w innym alkohol, w innym to jest szara strefa gospodarcza, którą trzeba wciągnąć do oficjalnej, w innym to są paliwa. W różnych krajach są różne doświadczenia i różne te dziedziny są mniej lub bardziej nadzorowane w zakresie ściągania VAT-u przez państwo. Więc z tego manualu korzystał i rząd Platformy Obywatelskiej, a później kontynuowało te działania tego rządu, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc pamiętajmy, że to nie jest tak, że dzięki uszczelnieniu, a już nie daj Bóg dodawać złapaniu złodziei albo przez to, że przestaliśmy kraść, albo że złapaliśmy mafię, mamy więcej pieniędzy i możemy sobie, tak jak premier mówi, pozwalać na wszystko. Na 500+, na wyprawki za 300 zł, na różne programy socjalne i cały czas stać nas na dużo, bo przestaliśmy kraść, albo rząd przestał kraść, złapał złodziei, złapał mafię. A kiedy to się skończy? Bo ta kołdra w końcu będzie za krótka. Oczywiście, to się skończy, myślę, że maksymalnie już prosty bo fakt. Bo jest prognoza, że za 2 lata to panie już może redaktorze, być prosty fakt, jeżeli stoimy nas, jeżeli rozmawiamy o VAT-ie. Wpływy z VAT-u w tym roku, po pierwszym półroczu, czyli po pierwszych 7 miesiącach, od 1 stycznia do 31 lipca, są wyższe w porównaniu do pierwszych 7 miesięcy poprzedniego roku o niecałe 3%, 2,8%. Ty tak naprawdę stoją w miejscu, w realu. Mało tego, jeszcze można powiedzieć, realnie spadają, bo tempo wzrostu gospodarczego jest 5, a inflacja około 2, czyli nominalny PKB, w rytm którego ten VAT powinien... Czyli co się dało wycisnąć, mówiąc po prostu, to się już wycisnęło. Dokładnie tak. I mało tego, wiemy, że jeżeli mamy dobrą sytuację gospodarczą, dobrą sytuację w przedsiębiorstwach, dobrą sytuację płynnościową, to wtedy mniejsza jest skłonność do tego, żeby, że tak powiem, optymalizować sobie podatki, żeby mniej płacić, bo nie jestem zmuszony sytuacją płynnościową i sytuacją finansową swojej firmy do tego, żeby to robić. To po co? Szczególnie jak grożą większe kary niż dawniej. Ludzie cały czas słyszą, spada tempo wzrostu inwestycji. Tak sobie myślę, że to jest kategoria trochę abstrakcyjna, bo spada tempo wzrostu, czy tutaj cały czas rośnie, to czym się przejmować? Panie redaktorze, ludzi nie interesuje, w ogóle nie wiedzą, co to jest tempo wzrostu inwestycji. Nie wiedzą, skąd się te inwestycje biorą, jakie one mają wpływ na procesy gospodarcze. Ludziom interesuje następującą rzecz. Czy mam coraz łatwiej znaleźć mi pracę? Mam. Czy teraz mam, tak jest, czy mam mniejsze zagrożenie z utratą? Mam. Mniejsze. Tak? Tutaj pamiętajmy, że jest aktywność gospodarcza bardzo dobra w ostatnich kilku latach, ale również procesy demograficzne. Ale to z tego, co pan mówi, wynika, że ja jestem zdziwiony, że PiS ma tylko takie notowanie. Dokładnie naprawdę. Tak. Biorąc pod uwagę poziom bezrobocia, dynamikę wynagrodzeń, nie wszędzie, ale poziom aktywności gospodarczej, bo to nie jest tylko dla pracowników, ale tych prowadzących działalność gospodarczą. Przecież mamy miliony podmiotów gospodarczych, tak? Prowadzących samodzielnie na własny rachunek. To biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i tych małych firm, i pracowników, rzeczywiście jeszcze rozdawnictwo socjalne dokonywane przez rząd, to, że poparcie nie rośnie, to jest ogromny znak zapytania. 500 plus to jest ile? 24 mini 3, 4 miliardy? To jest między 24 a 26 miliardów. Obniżenie wieku emerytalnego 10 miliardów w pełnym roku i to ono zacznie rosnąć do kilkunastu, tak jest, rok po roku. Ile w Polsce musi wynosić wzrost gospodarczy, żebyśmy mówiąc kolokwialnie, spokojnie te rachunki mogli opędzić? To jest bardzo trudno powiedzieć. On, jak zacznie spadać tempo wzrostu gospodarczego... Jak spadnie do 2,5, tak jak się mówi... To już będziemy mieli problemy w budżecie ze spięciem tego wszystkiego, bo proszę zwrócić uwagę... Ale problemy ze spięciem da się też, znowu przepraszam, opędzić jakoś. Tu pożyczymy, tu obligacje, tu śmiecie. Nie, to jest finansowanie. Nie. No mamy limit, my nie możemy przekroczyć 3% deficytu finansów publicznych, bo inaczej wchodzimy w Unię Europejską w procedurę nadmiernego deficytu. Jeżeli przy tempie wzrostu 5%,
5% dynamiki wzrostu. Pewnie w tym roku będzie troszeczkę mniej, bo wzrost już osiągnął swój maksymalny poziom i teraz będzie powoli spowalniał. I wydatki konsumpcyjne, wydatki inwestycyjne samorządów przecież po wyborach będą mniejsze, bo każdy wiadomo, że teraz tak jest, kumuluje przed wyborami, pokazuje, napina mózgu i tak dalej. Więc jak będzie spadało tempo wzrostu, to się będzie pogarszała sytuacja finansowa przedsiębiorstw, to zaczną szukać optymalizacji podatkowych, przesuwać mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą część oficjalnej aktywności do szarej strefy, bo będą ratowali swój status finansowy. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że tak czy owak będzie na pewno trudniej do finansów i na pewno będą gorzej, nawet jeśli na razie wsadzimy w nawias i założymy, że nie będzie tąpnięcia na świecie, a b, założymy, że nikt nie zamrozi nam choćby części funduszy europejskich, co też nie jest pewne. Ani jedno, ani drugie nie jest. Najprawdopodobniej fundusze europejskie, wykorzystanie funduszy europejskich spadnie po wyborach, tak? Dlatego, że przez nowe samorządy, te stare samorządy, które miały perspektywę wyborów w 2018 roku, swoje plany inwestycyjne nie rozpoczynają na miesiąc, dwa przed wyborami, ani na pół roku, tylko rozpoczynają wszędzie, wcześniej. Te decyzje teraz się kumulują w zakresie wydatków inwestycyjnych, bo one będą teraz skończone, ale nikt nie, że tak powiem, rozgrzebuje inwestycji na pół roku przed końcem swojej kadencji. Więc proces inwestowania w samorządach w następnym roku spadnie. Sektor prywatny tak naprawdę to prawie w ogóle nie inwestuje. Ono inwestuje, dynamika inwestycji sektora prywatnego jest bardzo mała. Przecież trudno spodziewać się nakładów inwestycyjnych ze strony kapitału zagranicznego, jak wychodzi prezes, który wiadomo, że ma ogromny wpływ albo przemożny wpływ na polską, na polski wymiar sprawiedliwości teraz po tych reformach, w cudzysłowie reformach sądowych, i mówi o ikofobii. Mówi, że sędzia, jak ma do rozstrzygnięcia spór pomiędzy Polakiem... To nie powinien być według prawa, tylko oczywiście według narodowości. No to jak pan jest inwestorem zagranicznym, to jak będzie pan inwestował w Polsce, wiedząc, że przyszłe spory z pracownikami, z kooperantami polskimi mogą być rozstrzygane według pochodzenia narodowego dwóch stron znajdujących się w sądzie. Więc ja mało tego, przecież będziemy przed skonsumowaniem tego, co w najbliższych miesiącach będziemy widzieli. Orzeczenia z artykułu 7, a jeżeli nie, to odpowiedzi na pytania prejudycjalne, że nie jesteśmy krajem samorządowym, że te tak zwane reformy wymiaru sprawiedliwości to jest nic innego jak zawłaszczanie sfery sądowej przez polityków, a nie usprawnianie sądów, i kapitał zagraniczny będzie to widział, więc nie widzę żadnych szans na przyspieszenie procesów inwestycyjnych sektora prywatnego. Spowolną się inwestycje samorządowe, czyli część tych inwestycji publicznych, będzie spowalniało tempo wzrostu gospodarczego. A teraz proszę powiedzieć, bo wielu wybitnych polskich prawników rwie włosy z głowy i mówi: Jezus Maria, ile będzie trzeba czasu, jak w ogóle będziemy to robić, żeby odkręcić to całe zło, które ta władza czyni. Ale rozumiem, że akurat w odniesieniu do gospodarki aż tak tragicznie ze względu na koniunkturę międzynarodową nie jest. Do gospodarki tak nie jest, tylko... Czyli w każdym razie ta koniunktura międzynarodowa wzmacnia władzę, ale też de facto podstawia nam pod pupy pewien materac. Tak, ale trzeba pamiętać, że najważniejszą sprawą to jest taka opinia, która przechodzi w pewien uzans, która przechodzi w pewien stereotyp. Że ile my tacy lat, jesteśmy. Tak, że my jesteśmy tacy niepraworządni, że wystawiamy się jako kraj tyłem do Unii Europejskiej. I że zawsze może jakiś Kaczyński albo Morawiecki. Oczywiście, że po latach rządzonych przez praworządy, liberalny rząd proeuropejski może i się okazać, że... w każdych negocjacjach ktoś może powiedzieć, a jak wy nam dacie gwarancję, że... I co dokładnie wtedy? Ile lat Rumunii muszą pracować nad jakością swojej produkcji, a ile lat Niemcy muszą pogarszać jakość swojej produkcji, żeby w odbiorach polskich konsumentów, ale i przedsiębiorców, zmienił się stereotyp wysokiej jakości produkcji w Niemczech, niskiej jakości czy produkcji każdy, w Rumunii. Panie doktorze, z nas, kto był w szkole lepszym albo gorszym uczniem, ale wie doskonale, że można jechać na opinii, ale jak ktoś sobie skrzanił tę opinię, to później długo to trzeba o nią walczyć. Jechać. I będziemy jako Polska musieli walczyć bez względu na to, nawet jak nastąpią tutaj, oby jak najszybciej, zmiany rządu w tym kraju. Ale z tego, co pan mówi, jednocześnie jest wielce mało prawdopodobne, że nastąpił bez topnięcia gospodarczego, którego z kolei sobie nie życzymy. Więc modlimy się wszyscy o to, żeby nie nastąpiło to, panie, co mogłoby zaszkodzić. Nie, panie redaktorze, bo nie? Tutaj mamy w grę wchodzi krótki albo długi okres czasu. To jest tak jak ta terapia szokowa na początku lat 90. Lepiej, żeby te problemy gospodarcze nastąpiły jak najszybciej, nawet żeby one były głębokie, bo to jest podstawa
do takiej zmiany rządów krajów, żeby móc jak najszybciej wejść na mozolnie budowaną, co było przez ostatnie 20 lat, długookresową ścieżkę wzrostu i sukcesu polskiej gospodarki, ja panu, bo ta się skończy katastrofą. To ja panu powiem to, co generał Jaruzelski i jego ludzie mówili opozycji, że pan, wy doktorze Grabowski, chcecie, że czym gorzej, tym lepiej. Wy takie założenie nie. dla Polski przyjmujecie. Czym gorzej, tym lepiej. Czym gorzej w krótkim okresie czasu, tym lepiej w bardzo długim okresie czasu. W związku z tym w bilansie to zdecydowanie o wiele lepiej dla polskiej gospodarki i dla polskiego państwa. Doktor Bogusław Grabowski, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I najnowszy Newsweek. Biskup Gajos w Krainie Ryzyka, czyli Janusz Gajos, swoją drogą 79. urodziny wybitnego aktora, przy okazji właśnie serdeczne gratulacje. W najnowszym Newsweeku właśnie o opinię Janusza Gajosa o klerze w cudzysłowie i o klerze bez cudzysłowu. I to wszystko dziś. Do zobaczenia za tydzień.